Szanuj listonosza swego, bo mogłeś mieć innego. Żartuję, bo to może być twój ojciec. Siemanko kochani, witajcie w mojej kuchni. Nie, dobra. Cześć moi drodzy, witam was oczywiście z baru Sztok Polska na 40. odcinku drugiej serii 50 sztosowych koktajli. Powiem wam, że wzruszenie mnie wzięło. Oczywiście nie z tego powodu, że listonosz jest moim ojcem. Oczywiście na samym początku to było zaskoczenie, ale dzisiaj i ja teraz dogadujemy się całkiem nieźle. Natomiast chodzi mi o to, kurczę, 90 odcinków stworzonych dla was, wygłupiania się i wiecie, przekazywania wam wiedzy, to jest nie koniec naturalnie, natomiast no tak, łezka skapła, jak to się mówi. Dzisiejszy koktajl, jeśli wierzyć źródłom, był inspirowany wtedy nowatorskim i futurystycznym sposobem dostarczania listów drogą powietrzną. Ten system pierwsi wprowadzili Amerykanie w latach 20. XX wieku i oczywiście przez lata wierzyli, że koktajl Airmail właśnie był stworzony na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale czy na pewno? Przez długi czas oficjalną, no i jedyną wersją była taka, że pierwsza wzmianka o tym koktajlu to 1949 rok i książka, podręcznik wydany przez amerykański magazyn Esquire Handbook for Hosts, czyli coś w stylu podręcznik dla gospodarzy. Natomiast wiecie, że oprócz mnie na świecie jest też wielu koktajlowych inwestygatorów. Ja oczywiście jestem taki, co tam raczej czyta po innych. Czasami coś docieknę, ale do celu. Wydawało im się to troszeczkę dziwne, że koktajl, który bazuje na rumie, który bardzo popularny był, zwłaszcza w czasach prohibicji, wypłynął dopiero w latach 50. Dlatego też rozpoczęli swoje poszukiwania. I słuchajcie, otóż znaleźli oni wzmiankę pisaną, publikację, a raczej broszurę reklamową pewnej marki rum, która właśnie w 1930 roku na Kubie reklamowała swoją markę tymże koktajlem, czyli Airmail. Zapytacie mnie, czy to ma sens? Pomyślmy sobie, że 1930 rok to był czas, kiedy na Kubie właśnie wprowadzano dopiero system lotniczego dostarczania poczty. Więc jeżeli zapytacie mnie, czy to ma sens, to powiem wam, ktoś musiał nieźle pogłówkować marketingowo, żeby sobie spiąć te dwie rzeczy razem. A skoro już wiemy, że Airmail to koktajl wymyślony na Kubie, a nie w Stanach, to w takim razie zróbmy sobie tego wariacika. Airmail to koktajl wstrząsano-dopełniany. Ale oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy shaker i wlewamy trzy składniki. Jest to niestarzony karaibski rum. Dajemy go 30 ml. I teraz równe części po 15 ml soku z limonki oraz syropu miodowego 2 do 1, czyli dwie części miodu, jedna część wody. Całość oczywiście zasypujemy kostkami lodu. I oczywiście wstrząsamy. Króciutko, 5 sekund. Naszą delikatnie skłóconą mieszankę będziemy przelewali do wysokiej szklanki. Uzupełnionej kostkami lodu. A oczywiście, tak jak mówiłem, koktajl jest też dopełniany, a będzie dopełniany magicznymi bąbelkami prosecco. Tutaj musimy dać troszeczkę cierpliwości, żeby nasze bąbelki delikatnie się ulotniły, żeby zrobić nam więcej miejsca. No i z wielką pieczołowitością trzeba delikatnie mieszankę wymieszać. Sensualnie. O, wystarczy. I Airmail w
finiszujemy tak zwanym szczytem, topem z mięty pieprzowej. I proszę bardzo, skończone, czyli poczta powietrzna ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Jest taka historia koktajlu nazwie Mai Tai, który tłumacząc na polski, te słowa oznaczają nie z tej ziemi. I powiem Wam szczerze, że ten airmail ma w sobie coś z Mai Taia, bo jest naprawdę fantastyczny. Orzeźwiający, wyczuwalny rum, wyczuwalny miód, oczywiście cytrusowy za sprawą i prosecco, i soku z cytryny, przepraszam, z limonki. Jest naprawdę świetny, na tę porę roku idealny. Także polecam Wam serdecznie prosty, a jakże pyszny i klasyczny. Moi drodzy, ja oczywiście serdecznie dziękuję Wam za Waszą uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie Łysą Głowę. Chcecie, oglądajcie więcej filmików dopasowanych specjalnie do Was, bo tak mam w ustawieniach. Ale jeżeli chcecie trochę więcej wiedzy, wiedzy kartkowanej, wiedzy tak zwanej stałej, przelanej na papier, to pamiętajcie, że moja książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, nadal jest w sprzedaży i oczywiście link zostawiam w opisie. Mówię do zobaczenia i do następnego mieszania.